Karany maksymalnymi karami przez władze Sejmu, straci więc sporo pieniędzy. Też jest... nagana może go spotkać. Zawiadomienie do prokuratury na Brauna, że oto popełnił przestępstwa mhm. tym że swoim zachowaniem w Sejmie i to kończy sprawę? Co do pieniędzy. No, niestety. Pieniędzy wydaje się, że nie straci. Bo i to jest też jedno z pytań o jego motywacji. Nie, żeby to jakoś specjalnie mnie obchodziło, ale już. Kilkadziesiąt minut po tej decyzji została uruchomiona zbiórka internetowa. W poprzedniej kadencji, kiedy marszałek Witek twardo, twardo egzekwowała odpowiedzialność od, od posła Brauna, no niestety wypracował sobie taki modus operandi, że na zbiórkach internetowych od swoich wielbicieli zbierał więcej pieniędzy niż zarobiłby przez ten czas w Sejmie. Więc pytanie, czy to też nie było jedno, jedna z przyczyn jego zachowania.